Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO prezentuje. Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki. Rozważna i erotyczna. Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu MPIC GO. Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze. Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go, gdzie oprócz podcastu Rozważna i Erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków, słuchowisk oryginalnych, podcastów i e-booków. Empik Go prezentuje Media. Dzień dobry, zaczynamy tak jak zawsze. Rozważna i Erotyczna albo... Rozważna i erotyczna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka. I Anna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. Chcemy Wam mówić, i robimy to już od pewnego czasu, o tym, że Wasza seksualność jest wspaniała, a nie zła, że jesteście mądra, a nie głupie, że jesteście rozważne i erotyczne jednocześnie i nie ma w tym nic złego, a wprost przeciwnie macie wszystkie moce do tego, żeby być. Szczęśliwe. I że same wiecie, co jest dla Was dobre? Życie i seks jest sumą wyborów, wybierajmy dobrze. Będziemy dzisiaj mówiły o historii kobiecych wibratorów. I ja, dla odmiany, zamiast straszyć seksem, zachęcam do sprawdzania na własną rękę. Z, w towarzystwie zaprzyjaźnionego penisa, albo w towarzystwie zaprzyjaźnionego wibratora, czy rzeczywiście sprawianie sobie przyjemności, masowanie swojej pochwy jest takie katastroficzne w skutkach, jak to nam się <grym próbuje <grym sprzedawać. I dzisiaj opowiem o historii wibratorów, która jest y, fascynująca i przerażająca. Jednocześnie. Tak, bo będziemy mówiły o współczesności, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, po co kobiecie wibrator? Joasia opowie historię powstania wibratora. Będziemy jeszcze chciały powiedzieć wam, jak wiele kobiety i wibratory łączy. Specjalistka od tego wszystko wam przedstawi, no ale poświęcisz też chwilę na opowieść o tym, jakie są współczesne gadżety erotyczne dla kobiet i dla parnie. Powiem, co polecam też. No to tyle w skrócie, to zaczniemy od początku. No, dawaj. No bo zasadnicze myślenie o tym tak. jest, no po co mi ci ten wibrator, jak masz penisa? To jest, to jest pierwszy zarzut, tak? No. Garzyty erotyczne, ty masz taką wspaniałą tezę, nazywamy zabawkami erotycznymi właśnie po to, żeby zdjąć z nich odium jakiegoś Piekielnego przyrządu, który ma sprowadzić nas na manowce, na złą drogę. No bo skoro coś jest zabawką, to znaczy, że służy do zabawy. A jeśli coś służy do zabawy, to znaczy, że ten stan, który te zabawki wywołują, ma być przyjemny. Zabawa jest w domyśle rzeczą przyjemną. No bo gadżety erotyczne są zabawkami, bo. Patrząc na ich kolory, kształty, tak. Tak, i one służą do, do zabawy. Żaden z gadżetów, żadne, które tutaj dzisiaj mam, żaden z wibratorów, yy, które polecam, nie służy do wyciskania orgazmów z opornych kobiet, jak to się próbuje czasami <laughs> nam sprzedawać, Boże. tylko służą, się tu <laughs> służą do zabawy. Ja też yy, podkreślam, że na końcu każdego wibratora jest człowiek. Pamiętajmy o tym. Tak, bo one nie są sztucznymi inteligencjami, które tak. fruwają według. Tak. W... W, zapisanych w nich programów, tylko jednak potrzebują do obsługi yy, człowieka. A najlepiej, żeby ten człowiek był czuły i mądry. Znaczy, przede wszystkim one są tylko dodatkiem. Tylko i wyłącznie. Nie są żadną jakąś piekielną machiną, no, Nie która... są żadnym zastępstwem. Absolutnie. Jest duża grupa kobiet, które właśnie się obawia wibratorów. Po pierwsze, czy się nie uzależni, tak? a po drugie, co na to ich facet. I ja to tłumaczę w ten sposób, że z wibratorami i z penisem jest tak jak z bieganiem i schodzeniem. Czasami idziemy sobie i to jest fajne, ale to, że chodzimy, nie oznacza, że czasem nie możemy sobie pobiec. Tak. I to jest, to jest dokładnie to samo. Mhm. Jak zwykle y, potrzeba matką wynalazków, nie? Znaczy, gadżety erotyczne towarzyszyły kobietom od zawsze. Y, już y, źródła historyczne podają, że w starożytnym Egipcie y, kobiety y, bawiły się gadżetami, podobno z kości słoniowej. Które miały właśnie faliczne kształty. Potem y, podobno Rzymianki korzystały ze świec, ale to jest metoda, której teraz nie polecam absolutnie, bo nie wiem jakie miały wtedy świece, ale wiem, że te świece, które mamy teraz na rynku to, to możemy no ale poczekaj, tylko ale właśnie alergii ta, ale się poczekaj, nabawić. Ale może one były na przykład y, wytapiane, czyli mogły być foremki prawda, na wosk w kształcie penisów. I przeszło to w, w przekazach e, historycznych jako świeczka, a może miały po prostu kształt falusów. Nie wiemy tego, czy wiemy. No nie wiemy, ale twoja koncepcja mi się bardzo ja podoba. Ja uważam, no. że na 100% one to tak wymyśliły. No po co miałaby sobie wkładać prostą świeczkę, skoro mogły z wosku, który jest plastyczny, uczynić, wiesz, w foremce kształt. Myślę, nie. że tak było. O, ja widzę, że kształt ma znaczenie. takie rzemianki. Nie. Bo ja, ja myślałam akurat o tym, że ja mam akurat wrażliwą skórę i pomyślałam, żeby nie podrażniało. No A ty pomyślałaś pszczeli? o kształcie, więc musimy zrobić, wiesz, dream team. Ale wosk pszczeli na przykład mógł mieć nawet, wiesz, właściwości prozdrowotne. Ja wiem, że gadżety, które są z wibratory, z na przykład z srebra, złota, to, to są bardzo zdrowe gadżety erotyczne i też takie są. Bo złoto i srebro ma... Antyseptyczne tak. działanie. Tak. Po prostu y, korzystając z takich gadżetów można sobie leczyć różnego rodzaju, czasami nawet bardzo przewlekłe, jakieś stany zapalne. zapalne no właśnie. Mm. Ale wróćmy do historii, czyli te najpierw Egipcjanki, a potem Rzymianki, a na przykład y, 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 kiedy na poważnie zaczął rządzić w Europie już Kościół, to przychylał się do tego, żeby kobietom było wolno i żeby miały miło. I Dobrze. A ja tutaj znalazłam e, fragment e, kazania połajanki, e, dwunastowiecznego. <grywania> wiedziałam, co uderzyć. Dwunastowiecznego <grywania> kaznodziei, który mówił swoim e, parafiankom, że, że za sporządzenie przyrządu na wzór i rozmiar męskiego członka, e, ażeby dogadzać własnym rządzą i, i posługiwać się nimi do czynów lubieżnych, Grozi, e, kara piekielna, coś tam straszył. Ale jak widać, parafianki nie przejmowały się za bardzo tego typu połajankami, bo takie e, e, falusy były popularne aż do e, rewolucji przemysłowej. Bo w czasie rewolucji przemysłowej e, pojawiły się sztuczne członki. W takim większym obiegu były zrobione z miękkiego kauczuku, i na dodatek jeszcze miały wypustki. Skoro rewolucja przemysłowa przyniosła Odkrycia je również w tej dziedzinie, to znaczy, że było zapotrzebowanie. Więc gadżety erotyczne nie są wynalazkiem naszych czasów i nie, nie, nie wyobrażajmy sobie, że to my jesteśmy jakoby tacy bardzo super nowocześni mm -hmm. i że ci, co byli przed nami, to byli tacy zacofani, że ho, ho, bo to jest nieprawda. A to jest ciekawe, bo wyjdzie nam dzisiaj z tej twojej opowieści, jak wiedza na temat seksualności. Ym, się zmieniała. To znaczy, jak ludzie dochodzili do fantastycznych, uwalniających rzeczy, jednocześnie, właśnie produkując te nowe gadżety, wynalazki, a potem jak sobie to odbierali. I potem znowu jakieś otwarcie i znowu zamknięcie. To tak to hulało po prostu. Ale, Magda, nazywajmy rzeczy po imieniu. Będziemy rozmawiać o ym, historii wibratorów, która jest historią o tym, jak kobieca seksualność. Była wykorzystywana przeciwko kobietom. Po to, żeby je kontrolować. Żeby je kontrolować. Ale ja spoileruję: wibratory od samego początku stały po stronie kobiet. Od samiusieńskiego początku. No dobrze, to gdzie jest ten początek? Początek to był wiek XVII. Uh -huh. I w wieku XVII mamy anatoma holenderskiego, który nazywa się Van Graaf. I wyobraź sobie, że on. W 1672 roku dokładnie opisał budowę łechtaczki. 1672. Tak. Nie wierzę. Ludzie znali dokładnie, jak jest zbudowana łechtaczka i jak ważna jest dla kobiecej przyjemności. Przypomnijmy sobie dla jasności i dla porównania. Że 300 lat później ludzie powiedzieli, że łechtaczka jest nieważna. Tak. W dwudziestowiecznych podręcznikach z anatomii łechtaczka była przedstawiana jako mały, nic nieznaczący guziczek. Zgroza. I ja... Mam, mam tekst Van Grafa z jego pisma, który którym zakochałam się po prostu. to jest miłe, tak. ciepłe. Jaka to jest świadomość kobiecego tak. seksu. O po prostu Czytaj. ja się zakochałam w Van Grafie. Czytaj, dziewczyny słuchajcie tego. No. Tak. Gdyby łechtaczka nie była tak uwrażliwiona na rozkosz i namiętność, żadna z kobiet nie wzięłaby na siebie ryzyka nużącej dziewięciomiesięcznej ciąży, Bolesnego, a często śmiertelnego porodu, oraz pełnego niepokoju i trosku wychowywania dziecka. Van Graaf naprawdę to napisał. 1672 na... rok. Tak, że łechtaczki są ważne, bo przynoszą kobietom rozkosz. I ta rozkosz jest ważna, żeby kobiety poradziły sobie z ciążą, z porodem, z wychowywaniem dzieci. Że ta rozkosz jest integralnym elementem Całość życia dorosłej kobiety. No, oczywiście. No i dobrze. No i potem XX wiek nieszczęsny w podręcznikach anatomii nie, nie ma, ma szczegółowej taczki. wiedzy o łechtaczce. No to jak wytłumaczyć te zmiany? No niestety w XVIII wieku zaczęto... A, tak, wróćmy jeszcze do XVII wieku. Skąd to się wzięło, że tak pięknie mówiono o łechtaczkach, o waginach? Bo w tym czasie uważano, że do rozmnażania, żeby kobieta i mężczyzna mogli mieć dzieci, potrzebny jest orgazm i kobiety, i mężczyzny. I zarówno tak zwane autorytety, jak i Kościół, któremu zależało na rozmnażaniu, mm -hmm. zachęcali małżonków do dogadzania sobie w sypialni. To było nie tylko akceptowane, że sobie dogadzali, to jest takie piękne słowo, dogadzać sobie, ale to było wręcz pożądane. Po prostu jeżeli chcecie mieć dzieci... To w, działajcie w tej sypialni, tak? Nie czekajcie na cud, bo jak nie będzie orgazmu, no to nie będziecie się rozmnażać. I yy, yy, oni to nazywali rozkosz płciowa. Mi się to strasznie słowo podoba. <grywa> Że dbali o rozkosz płciową. <grywa> dogadzając sobie. Dogadzając do sobie, woli. tak. I teraz głupia frant. Przechodzimy do smutnej karty historii. Co się dzieje? W XVIII wieku odkryto, że organ kobiety nie jest potrzebny do zapłodnienia. I y, zaczyna się, skończy się piękne mówienie o łechtaczce i waginie, i y, kościół y, zaczął już y, potępiać i kobiecą rozkosz, i kobiece ciało, i skończyła się piękna era y, zachęcania do dogadzania sobie. I zmiana przyniosła skutki, które odczuwamy do dziś. Otóż y, podzielono kobiety na tak zwane porządne oraz y, nierządne. tak zwane nierządne. Tak. I to do dzisiaj ten mit świętej, i, lada, świętej i ladacznicy jest tak. wciąż żywy. Że tak zwana porządna kobieta to jest kobieta, której seks się tylko przydarza, nie jest stałym elementem jej życia, tylko jej się przydarza i tak, w tak zwanym codziennym życiu ona udaje, że seks jej nie dotyczy. To jest tak zwana święta, która... Ale ta sama święta jednocześnie ma dzieci, tak, tak, męża. Tak, ale nie rozmawia. Nie mówisz, domaga się. Nie domaga Mówi, że penis jej wystarcza, że, że te inne, którym się czegoś zachciewa, to o, z nimi jest coś nie tak. Bo kobiety w epoce wiktoriańskiej, bo jesteśmy teraz w epoce wiktoriańskiej, która po prostu wykastrowała kobiety w ciemność. sposób straszliwy. To była tak, kobiety nawet nie mogły siebie oglądać, te z wyższych sfer miały specjalne pudry. I jak wchodziły do wanny albo wychodziły do, do wanny, to służąca te pudry rozsypywała, żeby ona ani przez chwilę nie widziała swojego ciała. Odbicia w lustrze. Tak. Po prostu. Były zupełnie odcięte od swoich ciał. A kto to, od, kto to nam zafundował? No to właśnie. Kościół z myślicielami. Tak, tak. Tutaj z, z tych twórców y, y, różnego rodzaju pseudoteorii było bardzo wielu, którzy uważali, że interesowanie się przez kobiety swoim ciałem i swoimi potrzebami seksualnymi świadczy. O tym, że z nami jest coś nie tak. Takie kobiety były klasyfikowane właśnie jako obłąkane, jako niezrównoważone. Interesowanie się przyjemnością erotyczną świadczyło o braku równowagi emocjonalnej i zaburzeniach kobiety, i należało to leczyć. Wiadomo, jak mogło wyglądać leczenie w czasach wiktoriańskich. To, to było de facto torturowanie. Też, no, te, te szpitale psychiatryczne to było straszne miejsce. Tam w ogóle trafiały kobiety za różnego rodzaju przewinienia, które polegały na tym, że miały jakiekolwiek swoje potrzeby czy jakieś, jakieś swoje opinie. Tak? Przypomina mi się książka a propos epoki wiktoriańskiej. Jedna z najpiękniejszych powieści, jakie przeczytałam. Szkarłatny płatek i biały Michaela Fabera. I to jest taka właśnie książka o miłości niemożliwej. W tym sensie, że klient zakochuje się w prostytutce, i daje jej, tak myślałam, jak ją czytałam, wolność, ponieważ wynajmuje jej mieszkanie i chce, żeby ona była tylko jego kochanką. I jest w tym tyle oczywiście tej pasji i namiętności, ale tak naprawdę to jest przeniesienie kobiety z jednego więzienia do drugiego. Dzisiaj, jako po 15 latach, jako dojrzała kobieta, patrzę na przykład na tego typu literaturę już inaczej. Więc jeśli ktoś miałby ochotę sobie poczytać właśnie o tym, jak to w, tamtych, w tamtej epoce bywało i jak strasznie, tak jak mówimy, ciemna, średniowieczna dla kobiet, okrutna i bezwzględna była ta epoka, to, to ta książka jest przykładem szkarłatny, płatek i biały. W, w epoce wiktoriańskiej, podobno w Londynie, ilość młodocianych prostytutek, czy w ogóle prostytutek, przewyższała liczbę dojrzałych, dorosłych mężczyzn kobiety, z tak, zwanej, tak zwane porządne kobiety z średniej i wyższej klasy były całkowicie odcięte od seksualności, od seksualności miały za zadanie tylko i wyłącznie wypierać się swoich potrzeb. Wtedy sobie zasługiwały na miano porządnej żony, porządnej matki, a mężczyźni wykorzystywali inne kobiety, biedne, tak? Wykorzystywali trudną sytuację biednych kobiet, często młodocianych, nieletnich, które były prawie, że na każdym rogu w Londynie. Więc y, z, pamiętajmy o tym, do czego doprowadza takie zaburzenie równowagi: że za tym, za tym zawsze czyje, kryje się czyjaś krzywda nieszczęście. Nieszczęście to jest tak, nieszczęście. Tak. Krzywda Ma to nawet za mało. Uh -huh. Masz rację. No i y, 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 i na tym nieszczęściu kobiet, ale tych z klas uprzywilejowanych, ze średniej i z wyższej klasy zaczęli zarabiać lekarze. E, bo e, lekarze? Tak, seksuolodzy. Nie, wtedy jeszcze nie było seksuologów. Ginekolodzy? Nie wiadomo. No, lekarze. lekarze, tak, lekarze, bo e, to odcięcie od ciała i od w ogóle swoich potrzeb, od prawa do decydowania o, o, o sobie. E, Odbiło się na zdrowiu psychicznym i fizycznym kobiet w epoce wiktoriańskiej, i wiele tych, tych pań cierpiało na coś, co określano mianem histerii. Histerią w zasadzie mogło być wszystko, tak? Yy, miały napady lęków bóle głowy, problemy z, z sennością, czyli takie my może byśmy nawet powiedzieli, że to były takie objawy depresyjne. Ale tak. rozumiem, że one wynikały z wyparcia podstawowych Między innymi, potrzeb, tak. jakich, jakimi, jakimi były na przykład potrzeby seksualne. Tak, odcięcie zupełnie od swojego od ciała, od wpływu na, na to, co się z naszym ciałem dzieje, a, a w konsekwencji co się dzieje z naszym życiem. To spowodowało, że te kobiety po prostu po prostu cierpiały. O. I lekarze wymyślili sobie sposób, tak naprawdę, to nie był nawet sposób na ratowanie tych kobiet, tylko to był sposób na zarabianie pieniędzy, pootwierali gabinety, w których masowali pochwy. Oni to oczywiście nazywali nie nazywali masażem pochwy, bo takie słowo nie, nie miałoby prawa zaistnieć. Zjawisko nie miałoby prawa zaistnieć. Tak, to się nazywało masaż miednicy i było nazywane zdrowym zabiegiem medycznym. Kobiety przychodziły do gabinetu i lekarz masował jej pochwę. I takich gabinetów w, w tym w epoce wiktoriańskiej, w w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i nawet w Stanach Zjednoczonych powstało naprawdę bardzo dużo. To były, to były ogromne pieniądze, ogromny biznes. Niektórzy lekarze zalecali swoim klientkom, żeby przychodziły nawet raz, co najmniej raz w tygodniu na, na taki masaż. Biznes kwitł, i chodziło o to, że ten masaż miał wywołać coś, co oni nazywali paroksyzmem. Tak. Paroksyzm histeryczny. jest! My byśmy to nazwali po prostu orgazmem. No ale trzeba było deprecjonować tę sytuację, Nie sytuacje, można było, czyli tak. trzeba było nazwać to brutalnie. Nie można, to musiała być nazwa medyczna, bo to cały czas było przedstawiane jako zdrowy zabieg medyczny, masa śmietnicy, który miał doprowadzić do paroksyzmu histerycznego. W sumie mieli rację, no bo rozładowanie napięcia seksualnego, które następowało przy okazji. Tego zabiegu na pewno dawało jakiś rodzaj ulgi. Orgazm. Po, po prostu. No. Tak, no to od Arystotelesa tam lekarze uczyli się. Szkoda, że to zarzucili, <laughs> jak masować kobiece pochwy. Tylko ważne jest, żeby to kobieta decydowała tak? o tym, co się dzieje, czy ona chce ten masaż pochwy, żeby to nazwać, czym to jest, czym to nie jest, na czym polega. I wtedy kobieta decyduje, czy chce, czy nie chce. A tutaj nie było mowy o konsultacji z kobietami. Kobieta była wysyłana e, i e, pieniądze za masaż były płacone. E, Jedynym problemem tych lekarzy okazało się pracochłonność tego zabiegu. Ja, no właśnie miałam o to zapytać, bo wyobrażam sobie tych lekarzy, którzy poświęcają dużo czasu na to, żeby doszło do e, historycznego paroksyzmu, żeby uzyskać efekt leczenia. Godzina. Pan, panowie między sobą wymieniali informację, że e, takie masowanie trwa zazwyczaj około godziny i bardzo na to narzekali. No więc postanowili... Wynaleźć. Ułatwić sobie życie, a, sobie że, to była, tak, a że to była y, epoka y, wynalazków. Y, został wynaleziony y, silnik parowy. Więc lekarze całkiem słusznie pomyśleli, że może by wykorzystać ten silnik parowy do zarabiania jeszcze większej ilości pieniędzy. I mamy rok, zaraz, bo to jest ważna data. To jest bardzo ważna data. 1869? Tak. 1869 rok pan George Taylor pan George Taylor opatentował pierwszy wibrator napędzany parą tak. Napędzany parą, tylko to rozumiem, że to jakaś skrzynia szafka. Tak, na być, początku żeby... ten silnik to miał wielkość lodówki. <laughs> <laughs> Ale to było na początku. Wiesz, jakie było zainteresowanie tym wynalazkiem, że on był w, w, w błyskawicznym tempie udoskonalany. I na początku XX wieku, na przełomie, koniec XIX i początek XX wieku mamy już. Luksusowe wibratory wielkości suszarki. Mało tego, reklamowano takie wibratory. Tak. Można było sobie po prostu zamówić do domu, ale rozumiem, że tu jest pewien haczyk, bo cały czas nie mówiono o przyjemności, tylko o leczeniu, tak? Tak, bo pamiętajmy, że, że, nie było, że to nie był taki przyjemny i miły zabieg, jak na przykład to było przedstawione w filmie Histeria. Był to ta, była taka komedia, nie wiem, czy widziałaś. E... Nie. To była właśnie historia, czyli historia wibratora i to jest komedia, taka bardzo sympatyczna i ja bym bardzo chciała, żeby historia wibratora właśnie tak, była taką historią łatwą, lekką pogodną. I przyjemną, pogodną. Mhm. Niestety ona taką nie była, bo ym, po jednej stronie były nieszczęśliwe kobiety, które pozbawione kontroli nad swoim życiem i ciałem czuły się po prostu źle. No, były przedmiotami, które tak. miały służyć do... Tak, a po drugiej Czegoś stronie. Więcej. Byli ich małżonkowie, którzy uważali, że jeżeli kobiecie to nie odpowiada ta sytuacja, co powinna się leczyć. No i lekarze, którzy wyczuli, że można na tym zarabiać ogromne pieniądze. Ale oni wiedzieli już, że właściwie wymyślili gadżet erotyczny. Nie było ani słowa o przyjemności. Mhm. A, to był zdrowy zabieg medyczny. Epoka... Kup <gum> pan suszarkę. <gum> epoka wiktoriańska. Chciałabym zresztą zobaczyć właśnie taką reklamę. Widziałeś na oczy taki anons, taką reklamę z tamtej z tamtego e, widziałam czasu? Teksty, widziałam no. teksty. Tutaj sobie... czekaj. Piękne ja, jak te są? reklamy brzmiały? Piękne. To były... Um teraz ja się znajdę, bo to są tak piękne, że ja nie wiem, czy ja sama nie powinnam... E, z... <śmianie> się czekaj, tak czekaj, mam tutaj coś? Jest. Urządzenie, które zapewnia 30 tak. tysięcy cudownych, ożywczych, przenikliwych, uzdrawiających wibracji na minutę. Tak, no piękna reklama. Albo e, e, inna reklama, idealny na wypady weekendowe. No sama bym lepiej tego nie ujęła, wiesz. <śmianie> to były reklamy wibratorów, które... Pojawiły się w tak zwanych katalogach sprzedaży wysyłkowych, które były niemalże w każdym domu w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Niemal każda gospodyni domowa na początku XX wieku dostawała katalog z reklamą. Ee, że oto możesz sobie kupić urządzenie, które zapewni ci 30 tysięcy cudownych, ożywczych, uzdrawiających wibracji na minutę. Rozchodziło się pewnie jak świeże bułeczki. Tak, to był jeden z najpopularniejszych gadżetów kupowanych przez gospodynie domowe. I no to... i dobrze, i potem dzieje się, mój Boże, co się dzieje, że wibratory zapadają się pod ziemię? Bo y, y, wibrator wystąpił. Wibratory wystąpiły w pierwszych filmach porno, które zaczęły być kręcone w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Mm -hmm. No już nie dało dłużej udawać, że nie już, chodzi o że seks. Że nie chodzi o seks, że nie chodzi o, o przyjemność. przyjemność kobiet. I okazało się, że masaż wykonywany przez lekarzy albo masaż wykonywany za pomocą jakoby przyrządu medycznego wolno kobietą, ale wibrator, który służy do przyjemności do dogadzania sobie to już jest rzecz zakazana i te wszystkie wibratory, które rozchodziły się jak świeże bułeczki po prostu zapadły się pod ziemię jak długo trwały te mroki średniowiecza? czy mroki średniowiecza to wiesz ja wiem, że chcesz powiedzieć, że świetnie mają się nadal no właśnie, no, ale my cały czas spróbujemy roz... wracamy, kiedy wypłynęły roz, znowu wibratory roz, e, tak, tę mgłę roz co? rozpędzić, rozpędzić ale trędzić tę mgłę Tak. Wpuścić trochę światła, światła. Tak, w te mroki W latach 60 wibratory znowu wróciły do sklepów, do sprzedaży, ale to już nie były te wibratory z początku XX wieku. To nie były już te luksusowe, świetnie zaprojektowane wibratory łechtaczkowe. W latach 60. pojawiły się po prostu sztuczne siermiężne, tenisy. tak, siermiężne, wielkie, sztuczne członki, które w ogóle nie brały pod uwagę tego, co może sprawiać przyjemność kobietom, tylko były znowu męską fantazją na temat tego, czego jakoby potrzebują kobiety. I nie cieszyły się wcale wielką popularnością. Głównie były kupowane przez fetyszystów, którzy za pomocą takiego sztucznego członka i kobiety realizowali swoje fantazje. I ten stan trwał do połowy lat 80.. Dopiero w połowie lat 80. pojawił się pierwszy w historii vibrator, który został zaprojektowany z myślą o kobietach. Ten wibrator został wynaleziony w Japonii i to był wibrator typu królik. I ja mam tutaj ze sobą takiego klasycznego królika. Joanna pokazuje teraz królika. Tak, zaraz go włączę. <laughs> Jego innowacyjność polegała na tym, że jednocześnie. To co słyszycie, to działający królik. <laughs> jednocześnie miał za zadanie masować trzy punkty na mapie kobiecego ciała, ale już myślał o kobiecej przyjemności. Bo wibrator typu króli składa się z takiego trzonu, powiedzmy falicznego, i z takich króliczych uszu, które są dołączone do trzonu. I trzon. No to ja widzę dwa trzony. Gdzie? Trzon główny, no i ten tutaj. To jest toczko to są uszy. No właśnie, ale no. jakby kto chcieć Państwu opisać, to proszę sobie wyobrazić taki klasyczny wibrator, który przypomina Wam męskiego człowieka. falusa, ale niezbyt dużego, zaznaczam. Tak, i jakby z jego początku Na kładkę. wychodzi. Coś mniejszego, co jest podobne do zajączka tak. Króliczka i ma uszy. I te uszy teraz Joanna włączyła, i ja ich nie widzę, bo one mi się zlały w jedną też Wibrują! Ja <laughs> Jadą! <laughs> Chudliwy króliczek nam się właśnie włączył. I, e, i ten e, wibrator rozmasowywał łechtaczkę. Dawał hmm. kobietom wypełnienie i rozmasowywał łechtaczkę. Podobno ta wypustka musiała mieć kształt zwierzątka. Że w Japonii był taki wymóg, że nie można produkować, rozpowszechniać falicznych kształtów. Ja nie wiem dokładnie no o co chodziło, bo tutaj ten trzon jest bardzo faliczny. No ale wymyślono, że do y, falusa dokleją króliczka, i o dziwo ten pomysł się bardzo spodobał kobietom. Do, do nie wygląda. Tak, do dzisiaj to jest najpopularniejszy model wibratora, który jest do dzisiaj sprzedawany A to nie na całym świecie. Z seksu w wielkim tak, mieście? i tu dochodzimy do lat 90., bo właśnie wibrator typu królik pojawił się w seksie w Wielkim Mieście. Samanta go używała. Była bardzo, tam był taki odcinek, gdzie była bardzo zdenerwowana, kiedy się zepsuł ten, ten, ten królik i zdegustowano, że padł tam, gdzieś był punkt naprawy urządzeń elektrycznych. Nie, nie mógł jej naprawić, czy nie mógł tak szybko jej naprawić? Tak jak ja z wiekiem doceniam ten serial, bo jakoś tak na początku oglądałam go strasznie płytko, a on, a on ma bardzo wiele warstw, takich, które sprzyjają kobiecej mądrości i seksualności. Znaczy, ja powiem inaczej. Ja z wiekiem doceniam postać Samanty, prawda? Bo, tak, bo. tej jak wyzwolonej, poszukującej. Ona, jak ja zaczynam oglądać Seks w Wielkim Mieście, to. Samantha mi się wydawała największą dziwaczką. A teraz, jak oglądam seks w Wielkim Mieście to Samanta mi się wydaje najsympatyczniejszą postacią. Tam te szukające ciągle tych mężów, tam wałkujące, kto z kim ślub i dlaczego. Tak. A ta Samanta, która po prostu patrzy na niewielkimi oczami. O co wam chodzi o dziewczyny? Co wam chodzi? W ogóle nie o to chodzi, o co tak. wam chodzi. Przecież tych facetów naprawdę można sobie przygruchać, a zawsze można jeszcze sobie wziąć królika. I jak teraz patrzę, to naprawdę Samanta jest taką postacią zdecydowanie mi najbliższą. Potem pojawiły się matko. Jakie tutaj się dzieją? Tak, bo on rozmasowuje trzy punkty na mapie kobiecego ciała. Jednocześnie wejście do pochwy, łechtaczkę i okolice punktu G. Trzy najbardziej czułe punkty. I dlatego kobiety polubiły te wibratory. A zobaczcie, mam tutaj drugi model. jako mogę Śmiem wyłączyć. twierdzić, że on jest niewyłączalny. Nie Królik, moim zdaniem, <laughs> dopóki nie dokona zmian, <laughs> nie osiągnie swego, jak to po prostu nie chce. Odejść. Dopóki sto... nie, wy, nie wymasuje tak. paroksyzmu histerycznego. <laughs> Kiedy seks w wielkim mieście pojawił się w Polsce, mhm. um, serial serial, to ja już zaczynam prowadzić warsztaty wibratorowe pod tytułem Jak rozpocząć zabawę z wibratorem, i przychodziło do mnie wiele kobiet, które mówiły. Um, jak widziały królika, mówię, o to jest taki fajny właśnie gadżet znany z seksu w wielkim mieście naprawdę się sprawdza. I on mówił, nie, tylko nie królik. Ja pytałam się, ale o co chodzi, dlaczego nie królik? Bo to jest naprawdę fajny gadżet, sama przetestowałam. E, I okazywało się, że one zobaczyły ten w, mm, wibrator w serialu. Albo sobie same kupiły, albo ktoś im kupił w prezencie. Ale nie powiedział im nikt, jak z tego królika korzystać. I w dobrej wierze włączały wszystkie funkcje naraz. I uszy... I wybrowanie przy, y, kulek przy wejściu do pochwy, a cała sztuka polega na tym, żeby y, obchodzić się ze swoją pochwą dobrze. Tak jak mówię, na końcu każdego wibratora jest człowiek, więc na początku w ogóle zapominamy o trzonie. I rozmasowujemy samymi uszami pochwę. I dopiero kiedy czujemy, że mamy ochotę na więcej, to wtedy wkładamy trzon do środka i uszy jednocześnie rozmasowują aktaczkę. No więc teraz... To jest taki pierwszy. Uh -huh który do dzisiaj się cieszy wielką popularnością. I już Wiesz? słyszę ten chór przeciwników, którzy wrzeszczą, że po co dojrzałej kobiecie wibrator, skoro ona ma przecież wspaniałego partnera i znowu kobiety szaleją, wymyślają, a po co im to? I tutaj znowu wychodzi to, jak my mamy głowę nabitą złymi przekonaniami na temat seksu, gdzie nawet taki kolorowy, zabawny królik Kojarzy nam się z czymś, co nas sprowadzi na złą drogę i skaże nas na samotność, bo nas się też tak straszy, że jak my nie okiełznamy tych swoich pragnień, nie okiełznamy tej swojej seksualności, to zostaniemy same. Dobra. Seks to jest narzędzie, doskonałe narzędzie do sprawowania kontroli i podkreślania władzy. Doskonałe i w związku i w, I w państwie. I to, że Kościół i Ordo Iuris i konserwatywni politycy ciągle wkładają swoje brudne łapy do kobiecych wagin, to nie jest przypadek. Bo kto rządzi kobiecymi ciałami, ten ma władzę. Ten rządzi światem. Tak, po prostu. Gdyby twój wibrator mógł mówić, jak myślisz, co by ci powiedział? <laughs> Przyjemność <laughs> dla wszystkich kobiet, ponieważ jesteście tego warte. On to cały czas <laughs> mówi. Ja mam w każdym, prawie w każdej torebce mam jakiś wibrator i... E, bo ty i... mówisz jeszcze tak fajnie, że, że wibratory zawsze stoją po stronie kobiet. Tak, bo przyznają nam prawo do przyjemności wtedy, kiedy my mamy na to ochotę i na naszych zasadach. Każda jest... z nas powinna mieć w szufladzie wibrator? Ja uważam. Wiesz, kobiety się straszy, że o, jak Kobiet, że wibratory kupują e, takie e, desperatki, którym się w życiu nie powiodło, hmm. e, że jak e, kupi sobie wibrator, to się od niego uzależni. Jest dokładnie odwrotnie. Kiedy sobie na coś pozwalamy, to się od tego uwalniamy. I wiele kobiet, które zaczynają, i mężczyzn, którzy zaczynają eksperymentować e, i pozwalać sobie na więcej w seksie, Paradoksalnie mniej o tym seksie myślą. Ci, którzy sobie na dużo nie pozwalają. chociaż bardzo by chcieli, tak chociaż bo taka bardzo, jest tak, natura. To, to prawie wszystko im, im kojarzy się kojarzy z seksem. z seksem. Jak oswoić mężczyznę z wibratorem? Trzeba podawać to w sposób życzliwy miły i uprzejmy. Tak samo jak same byśmy chciały otrzymywać propozycje erotyczne, więc zawsze jak proponujemy, chcemy zaproponować jakąś nowość, Coś nowego, w łóżku, tak. mówmy pozytywnie Mów. o tym, co było dotychczas. Nie zaczynajmy od tego, bo ja to nigdy nie miałam orgazmu z tobą i muszę wreszcie sobie kupić ten wibrator. Nawet jeżeli jest to prawda, nie zaczynajmy w ten sposób rozmowy yy, o wprowadzaniu gadżetów, gadżetów czy nowości do sypialni. Nie zaczynajmy też od mówienia Musimy poważnie porozmawiać, bo to jest prostu <laughs> straszne dla obu stron, to obie strony się zaraz spinają. E, najlepiej zacząć rozmowę na temat, że chciałybyśmy e, wprowadzić do swojej sypialni czy do wspólnej zabawy jakiś gadżet a od podkreślenia, co było fajnego. Więc jeżeli był dobry seks wczoraj wieczorem, a dzisiaj rano siedzimy przy kawie i jesteśmy zrelaksowani, i czujemy się ze sobą dobrze, i nie mamy do siebie pretensji. To jest bardzo ważne, żeby w tej rozmowie nie było pretensji, to wtedy mówimy: Misiu, ale było super wczoraj z tobą. I tak sobie myślę, że moglibyśmy spróbować jeszcze trochę pobrykać razem. Mm? Bo ty jesteś naprawdę super ogierem. Powiedzieć coś mega pozytywnego, ale szczerego. Odnieść się do tego, co naprawdę, nie zmyślać, tylko powiedzieć szczery komplement. I faceci tak samo. Powiedzmy coś mega pozytywnego, mhm. prawdziwego i wtedy powiedz, można powiedzieć, że wiesz, widziałam takie fajne wibratory łechtaczkowe, można rozmasować łechtaczkę, można rozmasować nasadę penisa, spróbujmy się pobawić. Nie? A jeszcze bardzo dobrym y, pomysłem jest powoływanie się na jakieś autorytety. Na, na przykład Angelina Jolie używa. Albo Mołek używa. <laughs> Albo Keszka w podcastach, w podcastach o tym mówiła, że faceci to, yy, to też lubią. I naprawdę, powołanie się na jakiś autorytet, ze mną, żeby druga osoba nie odebrała, że to dotyczy tylko relacji naszej. Tak? Nie wiem, czy nie wpisujesz się trochę teraz w filozofię profesora Lwastarowicza, który każe właśnie Troszeczka. tym krajem piekła, krajem nieba podchodzić do tematów tak. Ale, Czyli bądź ale... inteligentną kobietą, wykorzystaj swoją kobiecą inteligencję, żeby jemu było dobrze. Tak, bo... A, tu masz rację i tu mnie złapałaś i za to cię bardzo lubię, bo <laughs> powiem ci teraz drugą wersję. <laughs> dla misiów niereformowalnych? Nie, w ogóle dla, dla kobiet, którą też podaję, że dbać o swoje życie seksualne należy od samego początku i się z niego nie tłumaczyć. Mhm. I to jest moja rada. Dla tych, które dopiero zaczną z znaczy kimś Taka relacje. podstawowa, ale jeżeli jesteśmy w stałym związku i przez kilka lat robiliśmy w zasadzie to samo, nie przyznawaliśmy się, że nam czegoś brakuje, że chciałbyśmy czegoś więcej, to trzeba jednak trochę Trochę zaangażowania i trochę takiego podejścia wykorzystać, żeby y, ruszyć z tym naszym życiem erotycznym. Y, ale generalnie mój przekaz jest taki, że nie powinniśmy się tłumaczyć. Po prostu mam ochotę na wibrator, bo wibrator masuje łychnaczka, ja mam łychnaczkę. Ty, kochany, masz penisa. Jak mogę, jak potrafię, też Ci go masuję. I chodzi o to, żebyśmy się razem dobrze czuli. I to jest tak naprawdę mój przekaz. No ale jeśli on powie, no dobrze kochanie, to ja zadbam o twoją lechtaczkę, nie wprowadzaj tego teraz, to co no, masz zrobić? No to wtedy pytamy się, ale y, co ci przeszkadza, że się trochę pobawię w łóżku? Co no, przeszkadza mi? Ponieważ ja chcę być tym, kto będzie ci dawał przyjemność. Wiesz, jeżeli mamy takiego... Taka jest odpowiedź, jest jeżeli, Tak, Jeżeli mamy takiego misia, Krzysia czy Zbysia, który na każdą naszą miłą, uroczą, propozycje, żebyśmy zrobili coś innego w łóżku, żebyśmy spróbowali coś innego w łóżku, żebyśmy wprowadzili jak, jakiś gadżet. Jeżeli za każdym razem słyszymy nie, nie nie, albo to ja ci nie wystarczam, to naprawdę y, nie ma sposobu, żeby zamienić zwykłego buca w czułego kochanka. Nie ma. Przychodzi do mnie masa kobiet, które zadają mi to pytanie y, i ja po prostu widzę, że są... W związku, gdzie nie ma miejsca na przyjemność dla kobiety, gdzie nie ma miejsca na jej potrzeby i nie ma sposobu, żeby zmienić takie myślenie. Ale to oznacza rozstanie, wiesz o tym. A przynajmniej zacząć myśleć o tym, bo to już jest bardzo ważne. Żeby nie kupować takich kłamstw pod tytułem, że jak chcesz czegoś więcej, to z tobą jest coś nie tak. Mhm. Żeby nie kupować tego bez refleksji, bo nie zawsze jesteśmy gotowe. Nawet z tego powodu, że facet nie, nie pozwolił na wibrator, to oczywiście w idealnym świecie pakujemy go, bierzemy swój, albo pakujemy siebie, bierzemy swój wibrator i idziemy sobie szukać fajnego faceta, dla którego mówię, okej. Okay, no nie, nie, nie. No to, to nie ma takich wersji tak. wydarzeń, bo masz w domu dwoje małych dzieci no albo właśnie, troje tak. i nie zarabiasz tyle, żeby. To jest, tak. znaczy, jest abstrakcyjna no, sytuacja oczywiście. dla wielu z nas. Dlatego ja. Mówię, żeby przynajmniej spotkać się ze swoimi emocjami. Bo wiele Czyli znowu komunikacja, po prostu spróbuj to powiedzieć, zobaczysz jak będzie. Tak? A jak tak? A jeżeli zaczniesz rozmawiać, to możesz się dowiedzieć, że nie ma tutaj miejsca dla Ciebie, po prostu, że albo się wpisujesz w to, czego on chce, mhm. albo odpadasz. I to jest bardzo cenna wiedza. Ja wracam właśnie do tego, o czym już mówiłyśmy poprzednio, że. Powiedz mężczyźnie, że ma pójść z tobą do sypialni i nie osiągnąć orgazmu, to on ci zada pytanie: to po co ja mam tam iść? Więc jeśli tak jak ty mówisz, to jest matematyka, czyli jest dwa plus dwa, ty masz, on ma, my mamy razem, tak? To zastanów się, czy ty chcesz iść do tej sypialni po raz enty, żeby nic nie dostać. Tak. To jest to pytanie. Trzeba sobie tak. je zadać i się z tym skonfrontować. Skonfront My same przede, same przede wszystkim. My same o ja tym mówię. Tak. Musimy sobie je zadać, skonfrontować się z tym i zastanowić, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Tak. Bo inaczej, ja naprawdę uważam, że to jest cierpienie. I chcę Ci zadać pytanie, czy zakup wibratora wbrew decyzji partnera, partnerki, to jest dobry krok do wolności. Właściwy krok. Czy może być? Nie chcesz, żebym kupiła? To spadaj, misiu. Kupię sobie, schowam do szufladki. Jak ciebie nie będzie, to sobie będę sprawiała przyjemność i nara. Masa kobiet tak robi. A ty uważasz, że to jest złe? Uważam, że to jest bardzo dobry początek, bo najważniejsze to jest dać samej sobie przyzwolenie. No więc właśnie o to chciałam od ciebie usłyszeć, o Boże, usłyszałaś, jak, jak, ile kamieni właśnie spadło z kobiecych serc. <słyska> A mogę pokazać zestaw erotyczno-filozoficzny już? Bo to jest zestaw, iż ja nie jeden wibrator miałam w ręku, ale ten zestaw mnie zaskoczył. Ja nie lubię dużych gadżetów. A ten pulsator, bo to jest pulsator, jest naprawdę duży. I to nie jest wibrator, bo on się posuwa w przód i w tył. I świetnie, słuchaj, trzyma się w pochwie. Mm -hmm. I masz wolne ręce, bo on jest tak dopasowany, że wkładasz go do środka, on cię rozmasowuje i nie musisz robić Aha. nic. To jest niesamowite. Bez obsługowy. Tak! I przy tej swojej dużej wielkości on jest bardzo delikatny. Ale ja to dopiero zobaczyłam, jak go włożyłam do środka. I uwaga, mamy wolne ręce. I on mnie rozmasowywał w środku. Wzięłam. Ten no się wibrator... no widzę, że siedzisz z tym już od godziny. Tak, bo go lubię. <laughs> to jest mały Francuz. Wibrator łechtaczkowy, <laughs> tutaj z mojego Store, barbarella PL i przyłożyłam, miałam w pochwie ten duży pulsator i przyłożyłam, delikatnie rozmasowałam łechtaczkę na zewnątrz. I to było tak intensywne doświadczenie, że nazwałam ten zestawem romantyczno-filozoficznym. Romantyczno. Bo ten pulsator okazał się być bardzo delikatny, a filozoficzny, bo zastanowiłam się, dlaczego my kobiety mamy tak rzadko okazję przeżyć tak intensywną przyjemność w łóżku. Ja nie rozumiem, dlaczego filozoficzny. Filozoficzny, bo zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak rzadko my mhm. mamy okazję, mając taki ogromny potencjał. Pochwa wymasowana, łachteczka wymasowana, pochwa reaguje. My łychaczka reaguje, całe ciało reaguje. I dlaczego? Odmawiamy my, sobie tego. Od, nam się odmawia. Dlaczego my ciągle w przestrzeni seksualnej mamy poczucie, że coś z nami jest nie tak? Jak my mamy. my, kobiety, jesteśmy stworzone w seksie do rzeczy wielkich. My jesteśmy stworzone do przyjemności. Tak. Absolutnie. Ta hmm. łechtaczka, jej parametry, możliwości i, I, i znaczenie. I, I ta wagina, ta pochwa połączona z nią, to jest, bo to, jest, to są naczynia połączone. A ja będę Was zachęcać, żebyście sprawdzili, <ścoughs> sprawdzili, jak na dobrze jest tak, wymasować sobie pochwę od środka i łachtaczkę od zewnątrz. Nie żałować sobie, tylko z uśmiechem na twarzy odkrywać jak niesamowicie jeżeli chodzi o tą sferę seksualną bogato wyposażyła nas matka natura korzystajmy z tego szczęśliwych wibratorów wam życzymy dobrych, i wibracji. dobrych wibracji całusy, pa solo i w duecie pa Empik Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji MPIC GO. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.